W dniach od 15 do 18 października na terenie naszego miasta z ramienia Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego odbyło się kilka niezależnych akcji. Przedsięwzięcia nie ograniczyły się tylko do hasła tegorocznej edycji OTK, ale potraktowały w szerszym wymiarze tematykę planowania kariery. Różnego rodzaju problemy i aspekty podjęcia pracy przez młodego człowieka i odnalezienie się na rynku pracy, bo niewątpliwie to też rzutuje później na zdobycie kariery czy odnalezienie się w ogóle w dorosłym życiu na rynku pracy. Jedno ze spotkań odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, gdzie młodzież uzyskała interesujące informacje na temat rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przepisów z zakresu rynku pracy, problemów młodzieży z podjęciem pierwszej pracy oraz przepisów z zakresu prawa pracy, w szczególności pod kątem pracowników młodocianych. Umowy śmieciowe to są właśnie popularnie nazywane umowy cywilnoprawne. Do umów cywilnoprawnych możemy zaliczyć umowę o dzieło. Prelekcje przeprowadzili Mariusz Dziubanik, nauczyciel ZSP nr 3 w Jaworznie i Joanna Juras, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworznie. Zawierają jakieś umowy i często boją się zawierać tych umów, nawet takich śmieciowych, co jest dla nich również doświadczeniem zawodowym. Musimy jednak iść naprzód, rzeczywistość jest jaka jest, więc też trzeba się z nią zmierzyć, jakby uczulamy ich też na to, żeby doświadczali w swoim życiu różnej pracy, nie bali się podejmować pierwszej pracy. Zwracamy uwagę też na to, jakie są w związku z tym problemy, a bywają różne. I aby ta chęć do pracy się u nich pojawiła, bo jakby na zderzeniu pracownik-pracodawca, gdzieś tam ten pracodawca też ma swoje problemy. Na umowę zlecenie może być na przykład zatrudniona sprzątaczka powiedzmy, która tutaj sprząta pomieszczenie. Rozmawiano m.in. o prawach i obowiązkach pracownika, a także pracodawcy. Prelegenci przedstawili istotne wskazówki, które z pewnością przydadzą się młodym ludziom, którzy podejmują choćby pracę dorywczą podczas wakacji. Zdarza się młodzież taka, że kontynuuje na przykład tradycje rodzinne, czyli jeżeli gdzieś w rodzinie był, nie wiem, prawnik, nauczyciel, no to dziecko zostaje też właśnie w tej kwestii, w tej dziedzinie. Natomiast jest bardzo wiele osób, które są niezdecydowane, a ponieważ na terenie naszego miasta są takie, a nie inne szkoły ponadgimnazjalne, jest to też pewne uwarunkowanie. Dzieci wybierają no, takie zawody, do których mogą się w tych szkołach przygotować. Mówiono również o typach pracy, o ich zaletach i wadach. Porównywano m.in. umowę o pracę z umową o dzieło. Spotkania organizowane w szkołach pozwalają na przygotowanie młodego człowieka do realizacji własnych zadań życiowych zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i zawodowej. Organizatorzy Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery chcą się przyczynić do wychowania mądrych osób, świadomie podejmujących decyzji życiowych i gotowych do osiągnięcia sukcesu życiowego. Już od poniedziałku Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego rozpoczyna pracę nad przygotowaniami Tygodnia Przedsiębiorczości, które odbywać się będzie w dniach od 18 do 24 listopada. Program obejmie przede wszystkim wizyty studyjne u pracodawców różnych branż pod kątem konkretnych zawodów.